Łukasz Lewandowski, instruktor związany od lat z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, otworzył w Cafe Kultura wystawę trzech cyklów grafik. Chata w Chrystkowie, stare drzewa owocowe oraz krzyże i kapliczki przydrożne. Kierownik Romuald Dworakowski nie szczędził autorowi ciepłych słów. Bardzo ważny okres jest okres taki, jego, no, można tak nazwać to białoruski. Jego, ten okres, w którym też wywala jakby piętno na jego życiu prywatnym. I na takim owocem i namacalnym właśnie dowodem współpracy z artystami białoruskimi jest to, że od 2 lat, myślę, że nie kończymy na tym, jest organizowany plener naprawdę z światowej sławy plejadą właśnie artystów, plener moralski z plejadą artystów białoruskich. Łukasz w tym roku też na zaproszenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku miał tam własną wystawę. Możliwe, że bardziej znany jest, zresztą artyści, którzy przyjeżdżali tutaj na plener, mówili, że bardziej znany jest tam na Białorusi niż tutaj u nas w Polsce. Praca nad rysunkami trwała przeszło 2 lata. Sam Lewandowski przyznaje, że dużo bardziej od efektu cieszy go sam etap tworzenia. Każda seria liczy 12 kart. Oczywiście są rysunki, które powstają poza serią. W przypadku Duchów w Narodzie mamy tutaj 3 rysunki, jeszcze jest 4. No, to jest wybór, naprawdę, i trudno było wybierać. Wszystkie prace, które są tu prezentowane, powstały na przełomie 2012-2013 roku, także nie kłamie, nie pokazuje rzeczy, które leżały gdzieś odłogiem, kurzyły się i teraz raptem. No właściwie te prace są w wieku moich dzieci, o tak powiem. Na pewno nad czym trzeba się zastanawiać, to jest kompozycja, tak? Żeby patrząc na to, widz się nie męczył. Cieszy mnie tak naprawdę sam proces powstawania. No, w momencie, kiedy ta praca już jest, tak jak teraz ona wisi, to naprawdę dla mnie to jest rzecz, która, no ja mam z nią coś wspólnego, tak? Ale to jest na zasadzie wspomnień. Nie zachwycam się własną pracą. Interesuje mnie sam proces. Jego efekt, no bywa rzadko kiedy naprawdę zadowala. Muszę powiedzieć, że przeważnie nie zadawala i dlatego następny. Ale to znaczy, że człowiek się rozwija, tak? Obecnie Łukasz Lewandowski prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w otwartej strefie twórczej w Grucznie. Dzięki temu obserwuje, jak zmieniają się gusta i inspiracje młodych plastyków. Na pewno w ostatnim czasie walczę z mangą. To jest duże spustoszenie. Ale co się zmienia? W ogóle zmienia się to, że młodzież, dzieci w ogóle, bardzo trudno odnajdują się jako osoby pracujące rękoma. Zwyczajnie to jest tak, że otrzymują gotowy produkt, starają się do tego produktu dążyć. Chcą praktycznie, no, animują niejako te produkty, które dostają. Tak, właśnie manga jest tego przykładem. Jeżeli chodzi o rysunek, w ogóle to jest bardzo takie wstydliwe rysowanie, bo to jest rzecz typowa, którą uważa się za działalność, taką, no, działalność. Działanie typowe dla dzieci, tak? Że rysują dzieci. Osoby dorosłe tym się nie zajmują, tak? Ale nie było tak, żeby ktoś przyszedł i sprawiał wrażenie, że jest przygotowany. Było widać, kto dużo rysuje, kto mało rysuje, bo to jest sprawa tak naprawdę mięśni. To jest tak samo jak granie na instrumencie. Wystawę prac Łukasza Lewandowskiego można oglądać do 15 grudnia w Cafe Kultura.